Rzecznik rządu Paweł Graś, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziś jedyny, kto się ucieszy z waszego udziału w referendum, będzie Jarosław Kaczyński, pisze Gronkiewicz do warszawiaków. Pięknie pisze? Bardzo dobrze i bardzo trafnie, bo rzeczywiście może być tak. Mówimy o tym już od kilku dni i przypominamy, że w przypadku zwycięstwa zwolenników referendum, w przypadku udanego referendum i odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz, na pewno bardzo rozradowany będzie Jarosław Czyli Kaczyński. Podoba się panu ten list? PiS A składnia, składnia języka polskiego Rydzyk. Też się panu podoba w tym liście? Jedyny, kto się ucieszy, pan, dziennikarz z wykształcenia. O, widzę, że pan redaktor przestudiował mój życiorys. Zawsze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I klasa humanistyczna w liceum ogólnokształcącym Jedyny, Stanisława Wyspiańskiego w Kętach. Jedyny, kto się z referendum, będzie Jarosław Kaczyński. To po polsku jest? Na pewno Jarosław Kaczyński się ucieszy. Co do tego możemy się zgodzić, chociaż mam nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie. I jak długo jeszcze będzie tak, że jedyne, co Platforma mówi w kampanii wyborczej, wiąże się z PiS-em i jego szefem? Nie, absolutnie nie. No przeczytał pan ten list? Przeczytałem ten list. Ten list jest skierowany bardzo... Tylko o Kaczyńskim. Nie ma nic o sukcesach Hanny Gronkiewicz-Waltz. Nie ma nic wizji rozwoju Warszawy. Nie ma nic o tym, co robiła przez 7 lat. Jest tylko o Kaczyński. O sukcesach Hanny Gronkiewicz-Waltz, Hanna Gronkiewicz-Waltz i jej współpracownicy informują i powtarzają przez ostatnie tygodnie, każdego dnia. A to jest list o Kaczyńskim i tak miał być. Ten list jest skierowany do tych... do zwolenników Hanny Gronkiewicz-Waltz, którzy uważają, że pomogą jej w ten sposób, że pójdą na referendum i zagłosują na nią. Panie I mistrze, dlatego tym listem i różnymi... Tym to jest listem, jakaś obsesja, dlatego że 250 tysięcy osób podpisało się pod wnioskiem o referendum. Kilka partii politycznych się pod tym pisuje. Kilkudziesięciu znanych warszawiaków z autorytetem, a Hanna Gronkiewicz-Waltz i Platforma nieustająco straszy Kaczyńskim, Macierewiczem i Rydzykiem. Dlatego, że ta żółta kartka, rzeczywiście, którą ci, którzy podpisali się pod referendum przeciwko Hannie Gronkiewicz-Waltz, ta żółta kartka do świadomości Platformy Obywatelskiej dotarła. Myśmy to zrozumieli. Ale nie przyszło panu do głowy, że tysięcy ludzi też się ucieszy z odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz? Myśmy wyciągnęli z tego wnioski i rozpoczęliśmy cały szereg działań, żeby tą tendencję i ten trend odwrócić. I przypomnę, że, i mówi to główny inicjator referendum, pan Guział, że rzeczywiście ten społeczny odruch i ta społeczna inicjatywa została ukradziona i przejęta na ostatnim etapie przez Prawo i Sprawiedliwość. A jeden z tych... I to chcemy dokładnie przypomnieć warszawiakom i uświadomić. A jeden z tych, którzy się podpisali pod wnioskiem i dzisiaj występują jako zwolennicy referendum i odwołania, Piotr Paziński pisze tak, do cholery nie dajmy się zastraszyć Kaczyńskim albo Palikotem, żeby znów wygrała Gronkiewicz-Waltz. No naprawdę, no ale to możemy się wyciągnę zaraz i przytoczę 60 cytatów innych znanych ludzi, aktorów, którzy też się profesorów, boją Kaczyńskiego w Warszawie. Którzy będą bronić Hanny Gronkiewicz-Waltz i dostarczać argumentów na to, żeby do referendum nie iść. A może to jest, panie mistrze, inaczej? Nie jedynym, który się ucieszy, będzie Jarosław Kaczyński, a raczej jedynym, który się zmartwi, jedynym, któremu przysporzy to naprawdę kłopotu, będzie Donald Tusk i Platforma Obywatelska. To przede wszystkim przy sporzy kłopotów warszawiakom, bo nie dlatego, że jeśli rzeczywiście do takiej sytuacji dojdzie, to będą musiały być podjęte jakieś działania. No właśnie, jakie to będą działania, właśnie, niezależnie czy to od będzie działań... komisarz, czy to będą przyspieszone wybory panie prezydenckie? Panie redaktorze, ja obiecałem panu, że na pewno żaden cytat na pasek się nie pojawi, więc nie potwierdzę żadnej z wersji, które w mediach się pojawiają. Niech pan wiadomo, powie coś od siebie. Wiadomo. Nie na pasek. Wiadomo. Tylko prawdę niech pan powie, panie ministrze. Wiadomo, więc jaka jest prawda o scenariuszu po odwołaniu Hanny Gronkiewicz-Waltz? Jakie prawne możliwości są w tym przypadku przewidziane? Może być albo komisarz, mogą być rozpisane wcześniejsze wybory. Jaka decyzja ostatecznie zostanie podjęta przez premiera, bo wtedy w jego ręce rzeczywiście będzie decyzja. Dlatego jego rzecznika o nią pytam. Dowiedzą się warszawiacy nie ode mnie przed referendum, tylko od pana premiera po referendum, w zależności od jego wyników, a ja głęboko w to wierzę i o to apeluję i proszę warszawiaków. Hania naprawdę da się lubić i nie trzeba jej odwoływać. A Hania tak bardzo da się lubić, że niezależnie od wszystkiego, za rok w wyborach, które wiadomo, że będą, niezależnie od tego, czy będzie komisja, czy przyspieszone wybory, to za rok wybory prezydenta Warszawy będą, będzie startować Hanna Gronkiewicz-Waltz?
To będzie decyzja podjęta przez panią prezydent i przez Platformę Obywatelską za rok. Ale zobaczymy. Dzisiaj ma pan poczucie, że to jest najlepsze, co Platforma może dać Warszawie? Jestem przekonany, że ten rok zostanie przez panią prezydent wykorzystany do tego, żeby pokazać i przekonać warszawiaków, że te kadencje i te lata, które rzeczywiście ona w Warszawie pracowała, nie były latami zmarnowanymi i Warszawa przez te lata wygląda zupełnie inaczej. A tak teoretyzując, uważa pan, że takie przyspieszone wybory prezydenta po udanym referendum i wiążącym referendum to jest w ogóle dobry pomysł? To jest jeden z możliwych scenariuszy. Czy dobry scenariusz? Jaki to będzie... Tak, ja wiem, że to zdecyduje premier, to już pan powiedział, ale czy to byłby dobry pomysł? To jest, politycznie by się to opłacało? To jest na pewno pomysł, który generuje tygodnie i miesiące chaosu, jakby na to nie patrzeć. W Warszawie toczy się pewien proces, toczą się inwestycje, niektóre już są na finiszu i naprawdę dobrze by było pozwolić dokończyć pani prezydent tą kadencję i rozliczyć ją po zakończeniu tej kadencji. Ale co by wywoływało większe turbulencje i perturbacje? Czy komisarz na rok, czy przyspieszone wybory? Na pewno każde z tych rozwiązań będzie niekomfortowe. Najbardziej komfortowe dla mieszkańców Warszawy będzie pozostawienie pani prezydent i obecnego... Zakochaj się w Hani. O, świetne hasło. Dziękuję panie redaktorze. Zakochaj się w Warszawie, jest takie hasło w Warszawie. Warszawie. Czy 4 lata będziemy mogli wybierać OFE czy ZUS? Zgodnie z zapowiedzią wczorajszą pana premiera, dzisiaj powinny zostać zakończone prace nad ostatecznym kształtem tych propozycji rządowych. Dzisiaj jeszcze będą toczyły się w tej sprawie rozmowy, dzisiaj będą przyjmowane ostateczne rozwiązania. Czy nie ma jeszcze ostatecznych decyzji? I zgodnie z zapowiedzią pana premiera dzisiaj wieczorem ujrzymy ustawę. Dokładnie. Ja pytam, czy w tej ustawie będzie wybór co 4 lata OFE czy ZUS? No więc, panie redaktorze, pan nie wie, czy pan tego nie może powiedzieć. Dzisiaj zapadną w sprawie szczegółów dotyczących ostateczne ustalenia. Czy krytyki tej trójcy Buzek, Balcerowicz, Hausner w jakikolwiek sposób wpłynęły na kształt tej ustawy? Od wielu miesięcy w tej sprawie toczyła się debata w sprawie konkretnych regulacji dotyczących OFE i to nie jest tak, że rząd był na tą debatę głuchy. Dlatego rząd przygotował raport dotyczący działalności OFE, żeby to był taki przyczynek do tej rozmowy i debaty. Potem zostały przygotowane założenia i teraz ostateczna wersja ustawy właśnie po to, żeby o tym problemie dotyczącym milionów Polaków i ich przyszłości, świetnie, rozmawiać tylko... i być otwartym na argumenty. I byliście otwarci na ich argumenty? I na pewno jest tak, że na niektóre z tych argumentów rząd był otwarty i w ostatecznej wersji zostaną wzięte pod uwagę. A Jerzy Buzek mówi, wypowiedzi Rostowskiego na temat Balcerowicza są skandaliczne i poniżej wszelkich standardów. Jak ugości jego gniew? Trudno dziwić się panu premierowi Buzkowi, że broni reformy, której był autorem. W tej dyskusji pojawiało się wiele emocjonalnych głosów, czasami zbyt emocjonalnych. Po stronie Jacka Rostowskiego także? Z dwóch stron. Oczywiście, nie tylko po stronie Jacka Rostowskiego, ale po stronie zwolenników. Czy Jacek Rostowski zbyt emocjonalnie? Proszę mnie tutaj nie zmuszać do tego, żebym krytykował pana premiera Rostowskiego. Ale pan już to zrobił. Bo jako rzecznik rządu nigdy bym się do tego nie posunął. Ale już się pan posunął. Nie, chciałem tylko bardzo wyraźnie powiedzieć, że w debacie zwolenników i przeciwników OFE bardzo często pojawiały się argumenty nie tylko merytoryczne, ale również emocjonalne. I ważne jest, żebyśmy się skupili na tych merytorycznych, te emocjonalne odkładając na bok. Paweł Graś, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.